Historię jak oskamowałeś? A, historia, jak oskamowałeś, tak, opowieść o skamie, Torek, czekamy na opowieść o skamie, czat, ogólnie, yy... znaczy, czat, żeby nie było, to nie było oskamowanie nikogo, nikogo w życiu nie oskamowałem, chyba, że ludzie od Street którym musieli czekać na rok na przesyłkę, to by można było nazwać lekkim skamem, ale dostali sprzęt, także wiadomo, wiadomo, przeprosiłem przecież, no, yy, kontynuując... Jak się zaczął... Yy, jak się nazywa ten... Jak się zaczął... Yy, 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 Co się zaczęło? Counter-Strike. Jak wyszedł Counter-Strike Global Offensive, nie? To ja kupiłem tę grę. Kupiłem tę grę, bo kiedyś grałem w, w 1.6, nie? I kupiłem gierkę. I w tym mniej więcej też czasie była taka akcja, że otwierałem skrzynki sobie, zaraz jak po wyjściu znaczy to było parę tam miesięcy po wyjściu gierki. No i otworzyłem czat KOSE. KOSE. Już nie pamiętam jaką, już nevermind. Jakąś KOSE tam otworzyłem. I były wtedy bardzo popularne takie serwisy już nie pamiętam, jak one się nazywały, już chyba ich nie ma, nawet na pewno. Ale coś takiego jak CSGO Trade, może coś takiego, że wrzucałeś tam skina, jakby i pokazywałeś, za co chcesz się wymienić. I dana osoba mogła również ci wrzucić, jakby wymianę. Potem e strona ci sprawdzała, czy to faktycznie jest ta wymiana. CSGO Lunch. Możliwe, że CSGO Lunch. Możliwe, że CSGO Lunch. No, no, no. No i ja tam wrzuciłem te kosy, no bo chciałem ją sobie wymienić na inną kosę, nie? Podobnej wartości. I uważaj, teraz. Przez to, że wrzuciłem tą kosę i jak, jakby druga osoba chciała się wymienić, to ona sama już rzucała przedmioty do, do wymiany, jakby, nie? I ja musiałem tą wymianę potem zaakceptować u siebie w ekwipunku. I okazało się, że gość albo, no nie wiem, jakoś tak zrobił, że zaproponował mi wymianę za moją kosę dwie jego kosy. Z tego była jedna kosa, którą chciałem, za którą chciałem się wymienić, a druga to był karambit jakiś, jakiś najt czy jakiś tak. No i Staś wtedy zatarł rączki, powiedział: No, chyba na jest się. No i przyjąłem te dwie kosy. Ale potem Stasia zaczęło gryźć sumienie. Dość poważnie. Więc yy, Stasiek. Yy sobie zobaczy, bo ta druga kosa była warta chyba koła, po... ja wylosowałem kosę, która była warta chyba 600 zł, żeby właśnie skończyć, 500 zł i chciałem wymienić na kosę, która też była warta i była, miałem tę kosę za 500 zł i miałem też kosę za 1900 zł, tego karambita, bo on mi dał tego karambita, który był warty prawie dwa koła. No i zaczęło mnie gryźć sumienie wtedy, no i napisałem do niego i napisałem się, czy na pewno tak miała wymiana wyglądać. A ja mu on mówi, no tak, tak, wymiana dzięki bardzo. Bo to w ogóle nie był Polak, to był jakiś tam Norwek, czy ktoś tam, nie? 5, dziękuję Remku. Co to się stało, że ty masz o tej godzinie To noc się stała, noc, a to jest nocne, tak. No y no i on tam powiedział: Yes, thank you for the trade. See you, have a good night. No i ogólnie usunęliśmy się z znajomych, nie? No i my tam, prawda, ja segrałem, tam, potem dwa dni czy trzy dni sobie grałem, po tygodniu mogłem sprzedać, no to sprzedałem e, karambita, e, sprzedałem też tą drugą kosę, żeby kupić jedną kosę za tam za dwa koła, nie, że tam za dwa i pół koła. I już nie miałem tych kos ogólnie, ani jednej, ani drugiej i sobie wymieniłem na jedną po prostu dużo droższą za dwa i pół koła. Minął żadnie całe dwa tygodnie, a widzę, dostaję zaproszenie od siebie, od, do znajomych i jest o ten ziomek. I mówi, hello, do you remember our trade? A ja mówię, yes, I do. A on mówi, e, I did a mistake, can I have my knife back? A ja, on, a ja napisałem, I don't have it. A on powiedział, yeah, you, you, have, you, you, you have to, you have to, this is my knife, give me back. No, ja mu piszę, że nie mam, że już strajdowałem te kozy, że nic nie mam. I on mi tam zaczął pisać, że oddawaj, że sprzedaj tą kosę, kup inną kosę itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy powiedziałem, ziomek, jakbyś się skapnął, jakim cudem dwa koła ci przeleciało tak o, przez ponad dwa tygodnie to było. Wchodzę na chłopa profil, a tam były tak. Że, nie skłamię was, to był jakiś motar 2K. Chłop miał chyba z 30 karambitów, z 20 jakiś dragon lore, jakieś skiny, które w tamtych czasach były mega drogie. nie wiem, czy to były dragon lory. No chłop miał cały ekwipunek wypakowany najdroższymi skinami, najwyższymi. I ja mówię, o, taki jesteś. Przez dwa tygodnie nie zauważyłeś, że nie masz jednego karambita. Wcale mnie to nie dziwi. I ja powiedziałem, już nie pamiętam, co mu tam napisałem. Napisałem mu, że e, że jeżeli kiedyś wymienię nóż, to może się odezwać. Ale on mnie w tym momencie zablokował i już nie było kontaktu z nim. Także no taki diables drugi, no. Taki drugi diables. Także yy, zablokował mnie, obraził się na mnie i jakby tyle tematu było. Ale kosę mam do dzisiaj. Ta, ta, ta. <ścoughs> zablokował Sadgę? Nie wiem, no. W sensie w sensie dla niego to nie wiem no, jakoś tak za free, pokaż, pokazuje. Historia wymian, pokaż w takim razie Mogę ci pokazać zaraz, jeżeli, jeżeli faktycznie jest tam. Czekaj, ja ci mogę tam kosę pokazać, bo jakie mam. Albo ją sprzedałem, albo ją mam, zaraz ci powiem czy ją mam. karambita żadnego, to to musi być ten... O! Karambit to to może być to, to jest 14 listopada. Z tak, to jest to, patrz! To jest to, i on wtedy wymienił. To dodało. Patrz, chłop, chłop wymienił. To jest to. Chłop wymienił. Uważaj, ja mu oddałem żywioł To jest jakiś ziomek. Chłop wymienił żywiołek wody plus M4A4 Sartra za karambita. To nie było tak, że on mi dał dwa noże za darmo. To było tak, że on pomylił jakieś przedmioty. I, I że ten. I że dał. <laughs> miałem Można za. Prosić, co za ten. No. Nowe. A tutaj jest ta druga kosa w takim razie. Tu jest ta. No... O, tu jest ta noża. Za bagnet, tak. Ja się wymieniłem za bagnet, za nóż myśliwski. A tam jakiś ziomek. A może to jest ta? Nóż myśliwski za bagnet? Już nie pamiętam. A może to jest dalej jeszcze? Ale w każdym razie, no ogólnie, no chłop nie wyszedł na tym na plusie. Chłop nie wyszedł na tym na plusie. Chłopnie wyżed na plus na, tej, na tym trajdzie. A potem ja go wymieniłem, to, to na, na upadek Ikara i ten upadek IKara mam do teraz w ekwipunku. Weź mu profil, podpisz. Nie, nie, nie będę pokazywał jego profilu, bo będziecie mu pisać. Ale... Yy... Yy... Tego i karusa... O, tego Karusa mam do teraz. To jest ten upadek IKara. Ja nie wiem, czy jest gdzieś pokazany? ale. No, taka ciekawostka. I wtedy z Glock. Glock Water Elemental razem z czymś tam i wymieniłem za, za Karamita, który był wartnie o półtora koła, wtedy czy 2000, już nie pamiętam. 2015 rok, czyli Jodupia, 7 lat temu. No. Jezu Bogol, drogie to, drogie to, straszne.